Gość poranka. Witam serdecznie, nazywam się Michał Siedlecki. Dziś dużo gości w moim studiu, bo gościmy przedstawicieli jednego z projektów budżetu obywatelskiego, budżetu piątej edycji już tego konkursu, a jest to pomysł o nazwie Flow Park, a ja goszczę w studiu Adriana Fabrykiewicza, witam serdecznie. Dzień dobry. Łukasza Skierę, dzień dobry. Witam. I Kamila Gulczyńskiego, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, czym Flow Park jest, bo jest to projekt, który wyróżnia się na tle propozycji do piątej edycji budżetu obywatelskiego. Flow Park to, nie, to specjalnie wydzielone miejsce o dosyć może na pierwszy rzut oka niecodziennym wyglądzie, ponieważ osoba niewprawiona może zastanawiać się, do czego mogło służyć taka ilość drążków i murków, lecz będzie tam można ćwiczyć naprawdę bardzo wiele różnych dyscyplin, od sportów siłowych jak kalistenika, street workout, poprzez zajęcia fitness, aż po parkour, którym my się zajmujemy. A parkour jest to technika, w której jest to dziedzina, której staramy się nauczyć jak najefektywniej, najbezpieczniej i najsprawniej pokonywać jakieś przeszkody, które stają nam na drodze. Mhm. Właśnie, panie Łukaszu, tutaj słyszymy, że jest to pewne miejsce, w którym znajdują się jakieś przyrządy. A proszę tak dla osoby, która nie jest w ogóle wtajemniczona, opisać, jak to wizualnie wygląda. Wizualnie wygląda to w taki sposób, że na całym placu, który jest osłoniony wiatą, znajduje się bardzo wiele drążków, też jest widzialne kilka murków. Dla nas służy to do uczenia się pokonywania tych przeszkód, które możemy spotkać w terenie. Wiele jest jakichś murków różnych. Na Flow Parku będziemy mogli sprawnie się tego uczyć, o wiele wydajniej trenować tam. Wszystko tam będzie dopieszczone tak już do 100%, bo trenując poza Flow Parkiem nie zawsze jest kwestia bezpieczeństwa dopięta na ostatni guzik, bo często murek czy jakaś rurka, to wszystko jest w nie najlepszym stanie. Mhm. A tam mamy 100% pewność, że wszystko wytrzyma. Mhm. No i ja chciałbym dodać do tego, co powiedział Łukasz, że osoby, które chcą stawiać pierwsze kroki w parkour, będą miały tam stworzone odpowiednie warunki do tego, żeby rozpoczynać swoją przygodę. Dlatego, że elementy rurowe i betonowe będą rozmieszczone w odpowiednich odległościach, na odpowiednich wysokościach, tak że osoby rozpoczynające swoją przygodę będą mogły w bezpiecznych warunkach zaczynać. Mhm. Płock to jest miasto, w którym parkour można uprawiać. Jest to miejsce, w którym pokonywanie efektowne i efektywne przeszkód może być uprawiane? To znaczy tak, osoby, które zajmowały się projektowaniem architektury miejskiej Płocka, na pewno nie projektowały tego z myślą o osobach trenujących parkour. Natomiast tak naprawdę, jeśli my uruchomimy naszą wyobraźnię, to wszędzie możemy odnaleźć miejsce, gdzie możemy przeprowadzać treningi. Na jednym murku można przeprowadzić wielogodzinny trening. To wszystko zależy od otwartego umysłu i od naszych chęci. Mhm. Zgodnie z zasadą, kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. Mhm. A dla kogo jest to sport? To jest, parkour jest przeznaczony dla wszystkich. Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o płeć czy wiek, tylko trzeba to robić pod okiem osób, które mają pewne doświadczenie. Na pewno osoby w młodszym wieku potrzebują odpowiedniego ukierunkowania ze strony tych bardziej doświadczonych. Natomiast nigdy nie stawiamy żadnych ograniczeń. Osoby, które pytają się, jakie są wymagania co do treningów, no to my mówimy, że przede wszystkim pasja, dobre chęci, uśmiech na twarzy. I w parkour bardzo pozytywne jest to, że nie potrzeba drogiego sprzętu, by trenować parkour. Wystarczą wygodne buty. Tak naprawdę, to ja podam przykład, takie świadectwo z mojego życia. Otóż 2 lata temu zepsuło mi się obuwie, także starła się całkowicie podeszwa i nie mogłem trenować. Też nie miałem odpowiednich funduszy na to, żeby zakupić kolejne obuwie. To trenowałem na boso przez długi czas, przez 2 czy 3 tygodnie. Dzięki temu poprawiła mi się technika skoków oraz precyzja skoków, więc w parkourze no, nie potrzeba większych nakładów finansowych, żeby być obecnym podczas treningów parkour i być w pełni zaangażowanym w treningi parkour. Mm. Porozmawiamy teraz chwilkę o samym projekcie. Tutaj pytanie chyba do was wszystkich. Skąd idea, żeby taki Flow Park w Płocku powstał?
My już podejmujemy chyba trzecią lub czwartą próbę z rzędu, żeby nam takie coś wybudowali. Bo w Płocku tak naprawdę nie ma miejsca, gdzie możemy to konkretnie trenować bezpiecznie w odpowiednich warunkach. Tylko bardzo często jesteśmy przeganiani z jakichś miejsc, bo uznają nas za wandalistów. Często ludzie wzywają policję, bo uznają, że my coś tam niszczymy. Ludziom się ogólnie to nie za bardzo podoba, chociaż zdarzają się też takie osoby, które przychodzą, patrzą na nas, gratulują nam odwagi, nawet pytają, czy ich dzieci mogłyby przyjść do nas potrenować. Więc brakuje nam tego miejsca, gdzie moglibyśmy robić to swobodnie, nie martwiąc się o to, czy zaraz ktoś na policję nie zadzwoni, czy ktoś nas stąd nie przepędzi. Więc myślę, że taki obiekt bardzo, bardzo by się nam przydał. To ja do tego, co powiedział Łukasz, chciałbym dodać, że my podczas naszych treningów nie dewastujemy mienia publicznego i takim argumentem za tym, i który idzie za tym, co ja powiedziałem, jest to, że to jest miejsce naszych treningów, więc jaki by był cel w tym, żebyśmy my niszczyli miejsce naszych treningów? Nigdy nic nie zniszczyliśmy, nigdy architektura miejska nie ucierpiała w wyniku naszych treningów. Trenujemy wyłącznie w miejscach publicznych, natomiast miejsca prywatne omijamy szerokim łukiem. Mhm. Dla kogo jest to projekt? Właśnie może się wydawać, że wiele osób patrzy na to, jakoby Flow Park był projektem tylko dla wąskiej grupy osób trenujących, ponieważ no, nie wiedzą o co chodzi, nie znają szczegółów, a tak naprawdę Flow Park ma przyczynić się do tego, abyśmy mogli zarażać młode osoby naszą pasją i wszystkich, którzy jeszcze tego nie trenują, ponieważ będzie tam bezpieczniej na pewno, żeby zacząć swoje treningi i łatwiej będzie tam wdrażać nas nowych uczestników. Mhm. Nowych adeptów. A jest taka szansa, żebyście tych młodych adeptów, o których mówicie, wprowadzali w tajniki tego sportu? Tak, na chwilę obecną prowadzimy treningi pod pomnikiem Broniewskiego, gdzie te treningi są otwarte, są nieodpłatne i zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wszystkich chętnych. Natomiast gdyby było takie miejsce jak Flow Park, mielibyśmy znacznie lepsze warunki do tego, żeby te treningi przeprowadzać z każdą kategorią osób, czy to z młodszymi, czy starszymi, czy z chłopcami, czy z dziewczynkami, nie byłoby, mielibyśmy odpowiednie warunki do tego stworzone. A co chciałbym dodać odnośnie pana pytania, że właśnie Flow Park jest projektem, który wyróżnia się na tle pozostałych projektów z uwagi na ideę. I ta idea została wpisana w taki nieoficjalny, powiedzmy, statut naszej grupy w 2011 roku. I przytoczę swoje słowa, które ukazały się na łamach Tygodnika Płockiego, gdzie ja powiedziałem o tym, że celem nadrzędnym grupy, bo tak naprawdę to my często mamy indywidualne cele, natomiast jeśli chodzi o grupę, to grupa powstała przede wszystkim po to, żeby dać dzieciom alternatywę, dzieci i młodzieży alternatywę wobec używek, alkoholu, środków odurzających. Mam nadzieję, że na Flow Parku też to będzie miejsce takich spotkań, gdzie my będziemy mogli się podzielić świadectwem naszego życia, gdzie będziemy mogli powiedzieć o tym, że warto stronić od tego, o czym wcześniej wspomniałem, bazując na własnych doświadczeniach. A też chciałbym zwrócić uwagę na to, że osoba, która jest wysoko w pewnej społeczności, tak jak my jesteśmy wysoko w społeczności parkour, pełni rolę autorytetu nie tylko pod kątem posiadanych umiejętności w parkourze, ale także pod kątem osobowościowym, w sferze moralnej. Jest też takim autorytetem. Dlatego my też staramy się brać odpowiedzialność za nasze kroki, codzienne kroki, nasze decyzje i chcemy być też autorytetem pod kątem, pod takim kątem, żeby nieść ponadczasowe wartości tym młodym ludziom. Piękne słowa na koniec, ale nim zakończymy rozmowę, muszę poprosić was o zaproszenie naszych słuchaczy do głosowania na wasz projekt. Więc serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do głosowania na nasz projekt. Jest to projekt o numerze 37. Myślę, że to jest miejsce, gdzie wiele młodych ludzi będzie mogło rozwijać się, poznawać nasz sport, rozwijać swoją pasję i to jest miejsce, w którym nie będą spędzali czasu marnując go po prostu, tylko będą się rozwijali, będą w dobrym towarzystwie, będą uprawiali sport, a nie na przykład marnowali czas na podwórku z nieciekawym towarzystwem. Więc myślę, że to są dosyć dobre argumenty do oddania głosu na nasz projekt. Jasne. I Flow Park numer 37. Zachęcamy do głosowania. Właśnie o ten magiczny numerek chciałem zapytać. Ja dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia, kiedy już projekt będzie powstawał. Dzięki bardzo. Dziękujemy również. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Gość poranka.